Cześć, Ry z tej strony. A to system Echius, w którym piraci dostają skórę. Chociaż ich koledzy próbują jeszcze tutaj przylecieć i namieszać. Nasza ekipa powinna tutaj sobie spokojnie dać radę. Korwety tu połączmy. Oni tu lecą. W następnej turze wystartuje uzupełnienie. Dodatkowa korweta, chociaż wcześniej chyba będą się bić z tymi piratami. Ile macie razem? A, to potów tu nie będzie. Co najwyżej możemy zobaczyć, na co są uzbrojeni. Aha, to już wy macie w ten sposób. My sobie chyba upgrade'ujemy projekty. Bo jak oni tak ładnie się ustawili energia na energię, to trzeba będzie przynajmniej zdjąć się pancerze i założyć osłony. Wcale nie jestem pewien, czy należałoby tutaj wyskakiwać na nich z bronią pociskową. Korwetki możemy zmienić, czy patrolowce, no tylko na pewno osłony zmienimy. Mają broń energetyczną. Taką jak Talawit chyba. Częściowo przynajmniej. I mają osłony. Pchanie się na nich z pancerzami nie ma sensu, więc damy tak. To byłaby podstawowa zmiana. Czy pociskowa broń? Nie mam do niej przekonania. Rakiety. Oni nie mają. To jest podstawowa zmiana. Zróbmy ją. Jeszcze raz rzućmy okiem. Energia nie będzie nam zastrzeliwać rakiet, więc ewentualnie w rakietowce można by się pobawić tutaj. Przy czym bitwa i tak się pewnie zacznie na średnim dystansie, więc rakietowce to były dobre rok temu, niespełna rok temu, jak zaczynało się dla Space 2. Teraz jakoś te walki nie chcą się zatrzymać na długim dystansie. Ja tak zostawię. Na użytek piratów, tak? Żeby potestować. No dobra. Nie tak. Okej, czyli ty masz gościu już tą broń rakietową. No ci co tu przelecą, można ich ulepszyć, no żeby nie przesadzić zbytnio pod tym względem. Lecimy sobie z turką. Ciąg dalszy bitwy lądowej. No my tu mamy już wyczerpane nasze wojska. Będzie trzeba zebrać posiłki, tak? Polecimy sobie z tym bombardowaniem. On tu wyzwał posiłki. Na pewno zastosował mobilizację. I tam zaraz nam bitwa się wykluła kosmiczna. Hm.
No, to jest na razie koniec naszej inwazji lądowej. Żarłok sobie leci. To dokończmy ten ruch. Możemy od razu... Brak kasy? No dobra, to za chwilę to... to naprawimy. Okej, teraz to można wykonać. Tu kolega ma już wszystko polepszone. Tej załogi nie jest za dużo. Ale wróćmy tutaj po prostu. Oni swoje odstoją, też tam wrócą. Nie ma co. Moc dla osłon. Tak by trzeba to postawić, no. Stoimy wszyscy razem. Nic, walka. Wzięli akurat na cel patrolowca. Jak tak chcą, korwety będą miały łatwiej. I co dalej tutaj się dzieje? Ten zaraz pęknie. Ci są już osłabieni mocno. No, darze tego gościu, czy to bitwa zakończy się niespodziewanym wynikiem? Kiepawo, wyszło to słabo. Czyli mamy wyczerpaną tą flotę. Ale piraci też stracili statki. Czyli tutaj będzie, ten statek jest na wagę złota. No, że byłoby poczekać, aż to się skończy tutaj robić i dopiero wtedy zarzucić budowę korwety. Chyba, że tutaj w Lira, ale tutaj... Zobaczmy. 7. No, to nie to. Oni tu mieli tam z wydarzenia obniżony przemysł. Dobra, poczekajmy. Sposób. I jemu damy tutaj coś fajnego. Calderosowie, Gemini, sondaż, rozumiem. Petrolowiec. Teraz ze swoimi sądami tutaj jest, ale nie będziemy się chyba tym zajmować. Ona teraz tak nie dzieleć, nie? Dobrze. O, i mamy następny system. I tutaj można dużo wyborów podjąć ciekawych.
No to chyba jedziemy dalej, nie? Kompozyty, czyli lepsze korwety będą teraz dostępne. Zobaczmy, co dalej, jakie kierunki rozwoju. Mamy to tutaj. To jest to podstawa, która teraz będzie działała na naszą korzyść. I czy już odkrywać łowcę? Wahałem się bardzo między dwoma kierunkami w badaniach, które mi się tutaj narzucają. Można pójść w ten, w stronę tego tutaj badania, żeby odblokować sobie ten moduł oblężniczy i przejść dzięki temu do następnej, do następnego kręgu, aby te tutaj mocne bronie zdobyć. Można też zrobić coś innego, bezpieczne bazy, żeby mieć dostęp do najemników i obsadzać ich na planetach, które jeszcze nie mają gubernatorów. Powiedzmy, że w tej sytuacji, jaka jest, rzeczywiście ciekawym byłoby to, a zaraz potem to. Czyli tak to mamy ustawione. I system Janus został skanalizowany, zamienił się w kolonię. Wykonajmy tutaj ruch flot. Odkryliśmy Tikanian. Pokaż mi to miejsce. I oni są tutaj. I należałoby uciekać, bo tutaj nas atakują. No to, gościu, musisz uciekać. Czyli tu nie jest bezpiecznie. My sobie będziemy stąd strzelać sądkami, tak? System Janus. Ustawmy wam wedle normalnego porządku. Tak. Jeszcze jakieś transporty w żywności tam wejdą. Może szybko dostaną ludka następnego. Tutaj możemy sobie policzyć teraz. Nie robi to wrażenia, ale obronę mocno stracili. Dwie korwety, w tym jedna ugryziona. Mamy tutaj Petrę z następną korwetą, która jeszcze nie odzyskała personelu całego, bo nie ma takiej liczebności, która mogłaby to zapewnić. Ten patrolowiec. To ogólnie to on. Ma 60, tak? Czy ona coś pomoże? Chyba nie. Liczymy z jego strony na obserwację głównie. A tutaj mamy teraz żerłaka, który nas obserwuje. Zajrzyjmy do projektów statków. 3. 3. Tak, nie dwa, tylko trzy palce. Trzy moduły mamy dodatkowe, pod warunkiem posiadania tytanu. A tytanu to u nas sporo. Obrona, wsparcie, obrona. Czyli dodatkową, można dodatkową dać pukawkę, to zawsze cieszy.
Obrona dodatkowa, to też tym bardziej. Zwłaszcza, że tu mieliśmy chyba jeden moduł obrony. Tylko. Natomiast co z tym? Może być i wsparcie, i obrona. Mamy takie rzeczy. I w tym momencie moglibyśmy go jeszcze bardziej przyspieszyć. 10 to już jest solidna szybkość, to już jest naprawdę szybki statek. No, może być na przykład dodatkowa liczebność, jak tutaj piszą, tak? Nie mamy skąd jej wziąć, no ale jest taki moduł. Będzie przewoził więcej jej załogi. Już byłby porządniejszym okrętem też oblężniczym. Wykluje się niedługo moduł, tak, który będzie nam dodawał. W tym momencie... No ale to byłby powolny statek, czyli z korwety nie zrobimy raczej takiego. No ale to tutaj jest. Albo też o naprawianie statku po bitwie. 15%. Ja stałem na mobilność i czekałem właśnie na to. Chociaż to dzięki tym modułom on się robi też szybszy niż można by było wcześniej oczekiwać lub spodziewać się po nim. Czyli to będzie taki projekt statku. Dostał broń. Dostał słony dodatkowe. Wygląda to nieźle. Zobaczmy Petrę. Ona stoi w bazie, moglibyśmy jej zmienić, tak? Ma 10, czyli teraz oni się jakby, no... zupełnie dobrze dobrali. Powinniśmy zmienić jej... też tutaj upgrade'ować statek. Resztę tak zostawimy. To jest ten statek. Zmieńmy go na aktualny projekt. A ten, co tu się gdzieś buduje... Korweta 5 idzie według starego. To już pójdzie według nowego. Trzy turki będzie to trwało, ale... raczej warto. I teraz, czy tu nie wstawić czegoś... innego? No nie, no musimy to raczej produkować, chyba że infrastocznie najpierw. O, jedna rzecz, mogłem to zrobić teraz. Bagabowie zaczęli nas lubić. Tego możemy już swobodnie stąd zluzować. Ten statek pomoże nam w oblężeniu. Musi to już być. Musimy zbierać te cyferki tutaj ziarnko do ziarnka. Gemini daje teraz więcej kasy. Zobaczcie, jak to się ładnie zmieniło. On zwiedza dalej, nie? Ciekawa sprawa. Czyli tutaj już... pokażcie się. On ma słabo z tą liczebnością, więc teraz... Chciałbym was tak jak teraz zabrać z powrotem. Dokonajmy tutaj zmiany. A tu nie ma czego zmieniać. A w Gemini 5 tur. Po tej korwecie, która i tak nie będzie miała pełnej liczebności. Złoża luksusowe tutaj są, drzewa pyłowe. A tu przelicznik na człowieczka i to jest może ciekawsze. Jak się prezentujemy teraz w porównaniu?
No i teraz dylemat, czy to jest... Czy to nie jest za mało? Ile wy teraz macie? 6-1. Taka zagrywka pokerowa, co? Wszystko co mamy, aby to skończyć. I panować nad węzłem. Oni są przetrzepani. On może tu zmobilizować dodatkową. Dodatkową obronę. Ale nie będzie miał lotnictwa, a to w czym może mogą pomóc piechota. Piechota musiała być przeciwko. O, wsparcie z powietrza, to są mocni w tym. Ale ta modyfikacja nam się nie uda ze względu na... O, taką zróbmy, to już prędzej. To już jest lepiej. Rzut oka. 9 czołgów. Róbmy to, róbmy to. Zrzut. Dobra. No, 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 jeszcze ich widzę. No. Wyszło dobrze. Wyszło dobrze i zostało nam trochę ekipy, czołgi. Poprzednie proporcje powiedzmy, że nie były doskonałe. Może właśnie te czołgi, tych czołgów powinno być więcej, no ale... No już nie powinno się tu stać, powinniśmy to skończyć. Za chwilę będzie, tak, to badanie wykonane. Możemy już myśleć, a oni się do Ursy rozprzestrzeniają. Ursy nie chciałem, ale to i tak kolonizacja żarłaków nie jest fajną wiadomością. I możemy właśnie do Zazmanos przebijać się powoli i może już tu, kto wie co prędzej nie trzeba wybrać, czy nie tego właśnie. Po zdobyciu tego musimy koniecznie uzupełnić załogi i tutaj już, może już nawet wysłać wojsko tu, żeby już zajęli pozycję na orbicie. Nie, nie możemy tego zrobić, bo musimy uzupełnić, tak? Każde opanowanie tego węzła jest ważne. Wybory. Mitaliści mają niestety dużo. Mają niestety dużo, mogą nawet przejść przez pacyfistów, a ja bym chciał ich utrzymać przy władzy. I... Czy to im pomoże? Widzicie, tu są takie wajchy do zrobienia. Mały wzrost poparcia może tego nie zapewnić. Użyj, jeżeli wybrana partia ma już znaczne poparcie. Zależy od liczby kolonii. No, nie mamy... ich dużo, tych kolonii. Użyjmy tej opcji.
To się nie wgłębiam, bo interesuje mnie efekt. Efekt jest taki, tak? Naukowcom pomogliśmy. Nie pierwszy to nie ostatni moment w dziejach, w którym wpływa się na wybory takimi czy innymi metodami. Odblokował się to na taki nowy dekret, który kosztuje dużo utrzymania. I te bezpieczne bazy pójdą jako następne, nie? Solo, start zadania, pan wojny. Coś tam jeszcze następnego pączkuje? Czarne rynki istniały od zawsze w gęsto zaludnionych ośrodkach miejskich na terenie Imperium. O ile są monitorowane i kontrolowane, mają też swoje zalety. Grupy przestępcze mają się czym zająć, a władze mogą skorzystać na ściganiu, ściąganiu ukrytych podatków i przemycaniu cennych, nielegalnych dóbr. Jednak w przypadku handlu nielegalną bronią sprawa przedstawia się nieco inaczej. Zwłaszcza jeśli pozwala on wrogim cywilizacjom położyć łapy, macki lub inne właściwe im kończyny na najbardziej skutecznej broni należącej do Imperium. Niestety, prawda jest taka, że twoi tajniacy zdobyli solidne dowody na działalność siatki przemytniczej funkcjonującej w aż trzech twoich systemach. O kontrolę nad nią podejrzewa się bratanka księcia Grolca, zgniło jabłko z kryminalną przeszłością. Co z tym zrobisz? I teraz tak. Pierwsza opcja. W każdym przypadku dostajemy losową technologię, tak? Czyli co dla nas jest lepsze? Daj mi spokój, by zapewnić sobie wzrost poparcia, wyznać budynki promujące poparcie, unikaj przeludnienia i podejmuj decyzje polityczne odpowiadające neutralnym skłonnościom twoich poddanych. I tu macie jeszcze opis fabularny. Złożysz księciu Grolcowi wizytę, aby upewnić się, że rozumie, o jaką stawkę to trzyga, a przy okazji zasiejesz niepokój w szeregach wroga. Musisz tylko zadbać o to, żeby niczym nie zaalarmować lokalnej społeczności. A tutaj? To jest taka bardziej, no, idealistyczna wersja, zdaje się, nie? A tutaj kontrolujemy całą szajkę. No tak jakbyś, no... Myślę, że to jest lepsze do wykonania. Nie wiem, czy od razu się wykona, bo nie wiemy w nowej kolonii, czy jakie jest poparcie. No ale to weźmy, znaczy sądzę. Nowe wydarzenie, skalkulowane społeczeństwo. I znów wybór. Klika naukowców oraz wizjonerów z wiodącego stowarzyszenia i grupy badawczej skontaktowała się z twoim rządem i stwierdziła, że potrafi urzeczywistnić marzenie idealnego społeczeństwa. Stworzyli tam ogromną sztuczną superinteligencję, która wszystkich obserwuje i od wszystkich się uczy. Uważają, że wyjdzie to ludziom na dobre. Jak wszyscy, którzy obiecali naprawić społeczeństwo, mają w swoim planie mnóstwo subiektywizmu i opinii wynikających z kompleksów. Uważają, że sensem życia jest wszechobecna sieć barów kofeinowych i z gustownymi meblami i egzotyczną muzyką. Do tego jedną z ich propozycji jest wprowadzenie obowiązkowej rozrywki naukowej. Społeczność stanie się bardziej racjonalna, ale i mniej podatna na twój wpływ. Na nieszczęście dla nauki najlepiej chyba będzie zignorować tych naukowców i społeczność to poprze. Dlaczego ja mam mieć naukę w plecy? Wprawdzie dostanę wpływ. A tu będzie minus na wpływie. I bądź tu mądry. Bitwa lądowa. Czy komp jest w stanie nas czymś jeszcze zaskoczyć? Jedziemy z tym. Zdrowo. Do bólu. No, nie wyprowadzili żadnych tajemnych posiadań zasobów. Bum i gotowe.
No, kończmy to. Okej. Krywka piratów zniszczona. Tu mamy łup. Czyli nawet zdobyliśmy coś ciekawego. I jest to system goły i wesoły. Średnia sawanna, czyli tak. Tego Echiusa trzeba skolonizować jako pierwszego. Z powodu tego, że jest takim węzłem komunikacyjnym, nie? I potem te inne. My tu sobie siedzimy na orbicie, robimy obronę i trzeba skombinować statek kolonizacyjny, no najlepiej stąd. I teraz tak, jaką on ma prędkość? Bardzo dobrą ma prędkość, czyli dotrze tam szybko. Weźcie go jako pierwszego, zróbcie dla mnie, bardzo proszę. Ty możesz tutaj coś posądować. Czyli mamy piratów zlikwidowanych, niedługo będziemy mieli dostęp do transponcza. Układa się to tak, jak powinno się układać. Sprawdźmy nasze poparcie. Poparcie jest właściwe, bardzo dobre. I może się wykonać też misja w następnej turze pewnie. I teraz jeszcze w tej turze należałoby... A, ty biedaku jeszcze nie dotarłeś tutaj. Teraz jesteś. Tak, to jest to. I ten etap nam się odblokował, nie? To co mówiłem. Wzrost cen zasobów luksusowych, czyli tak jakby teraz był lepszy czas na sprzedawanie, no, posiadanych zasobów. I myślę, moi drodzy, że to będzie na tyle w tym podejściu. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, żeby oczywiście po to, żeby nie przegapić następnych odcinków. I do zostawienia też łapek pod filmem, bo to ma swoje znaczenie. Na razie, cześć!